Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Realme GT Master Edition. Cóż, telefon przychodzi do was z case'em, ale w moim mniemaniu jest to... w sumie nie ma, jestem tego pewny. Co najładniejszy smartfon 2021 roku, więc trzymanie go w case'ie wydaje mi się bezsensowne. Może case jest ładny, ale ta wersja naprawdę jest pełnym sztosem i... No nie ukrywam, że ten telefon mi się bardzo, ale to bardzo wizualnie podoba, dlatego zaczynam od niego, jego recenzję, to co jest z tyłu, ten wygląd, kolor, szarość, ta struktura, no bajka, naprawdę ktoś sobie super pomyślał, żeby zrobić taki telefon, no i moim zdaniem, w moje gusty to trafia w 100%, wygląd, sztos, pozamiatany, gdyby reszta smartfonów tak wyglądała, jestem na tak. Nie musi być szkło, wystarczą takie fajne struktury, coś tutaj zrobić, nie wiem, to wygląda wiadomo jak walizka, no bo do tego się to nawiązuje, tak samo case, który no, moim zdaniem nie jest potrzebny, ale też jest w miarę dobry, ale no i co dalej, samego wyglądu nie ma co się zbytnio przyczepić, aparaty odstają bardzo minimalnie, więc bardzo fajnie, telefon funkcjonalnie, jeżeli chodzi o wielkość, bardzo ładnie do ręki pasuje. Przy okazji właśnie trochę dogrywałem speed testów i kwestie temperaturowe. Jest ciepły, bo chodził teraz trochę, nagrywał, działał sobie, ale to nie jest Snapdragon 880, tylko 778G, więc no tutaj gorącego kotleta nie uświadczycie. No właśnie to jest dziwne, że w tegorocznych flagowcach Snapy 888 grzeją się niemiłosierdzie, a już na przykład 870 albo 778G, no to już trochę niższy telefon, ale jeżeli chodzi o różnice wydajności, niezbyt wielkie. No już jest taki przyzwoity temperaturowy, więc od tego zaczęliśmy dzisiaj, od wyglądu. No i cóż, no na pewno jeszcze na plus jest mini jack, to w ogóle nie ma żadnego w ogóle podejścia. Większość już z producentów rezygnuje z tego, tu bardzo dobrze, że jest. Fakt, nie jest to może full metalowa obudowa, bo widać, że tam w środku jest plastik, ale jest to naprawdę ładny smartfon. Co dalej o samym Realme? Ekran. Ekran moim zdaniem w zupełności wystarcza. Jasność nie jest może turbo jasna, wiadomo. Ale jego działanie, odświeżanie, wszystko tutaj nie mam zastrzeżeń, tak naprawdę kwestie. Nawet najnowszy Realme Neo 2, który u mnie jest, no troszkę przybieli, dziwnie się zachowuje, znaczy się przerzucając go skąd robią się takie fale kolorów tutaj. No tego za bardzo nie widać, więc jest to w miarę ok. Użytkowało mi się ten ekran całkiem dobrze, sama responsywność systemu, odświeżanie, wszystko jak najbardziej, moim zdaniem bezproblemowo. Soft jak to zwykle. Android 11 na chwilę obecną, aktualizacja oprogramowania, no i tutaj też nie do końca moim zdaniem, troszkę brakuje. Nie ma takich comiesięcznych łatek, jak to jest na przykład gdzieś w przypadku, wiadomo, Samsunga, bardziej topowych smartfonów, no to macie ostatnie update z września, a mamy listopad. No tutaj moim zdaniem można by troszeczkę bardziej popracować nad tym, szkoda, no nie wszyscy producenci idą comiesięcznymi łatkami. No ja z racji samemu prywatnie używania zawsze esek od Samsunga nie narzekam na to, bo jest co miesiąc są te patche bezpieczeństwa, coś tam się dzieje. Więc tutaj może jeszcze trochę do pracowania. Oczywiście tryb ciemny jest, on można sobie wszystko sobie powłączać, no teraz aktualnie zostawiłem go. Fajnie, że jest oczywiście regulacja, taka jakby płynna temperatury kolorów, to jak najbardziej. Tryb olśniewający, polecam, ładnie to wygląda. Wiadomo, częstotliwość odświeżenia ekranu. Można sobie z ręki dać te 120 Hz. Fakt, troszkę bateria wtedy wam ucierpi. No ale naprawdę czuć. Jeżeli ktoś... wam tego na kamerze nie jestem w stanie pokazać. Mam tylko nagrywanie 30 klatek w 4K. Ale mając to w ręce, no czujecie, że to naprawdę wszystko co się tutaj dzieje, co się otwiera na tym smartfonie, co się robi, co w ogóle działa. Jest to płynne, jest to naprawdę płynne i powiedziałbym, że jest super, super... hiper, super, duper i tak dalej, turbo płynnie. No i mówię wam, że no ja już prywatnie nie chciałbym mieć smartfona, który ma niższe odświeżenie niż te 120 Hz, bo naprawdę no widać różnicę. Szkoda, że moje stare S20 Ultra, no to tam jest jeszcze nie do końca tak, ale w przyszłym roku będzie 22, myślę, że coś zmienimy w tym temacie, będzie to działało. No więc jeżeli chodzi o kwestie softu, praktycznie tyle, coś tutaj jeszcze z ciekawostek, praktycznie no nic nie widzę, jest to laboratorium Realme, więc tutaj szczerze mówiąc, pigułka na sen, to mi dobrze rozbawia. No, tak, ten utwór z pigułką w nazwie. Starsi widzowie pewnie kojarzą, o co chodzi. No dobra, no to jest ten temat tej kwestii. Samo działanie właśnie przy okazji. Snapdragon 778G. No, kilka już smartfonów na nich jest sprawdzonych, przetestowane. Są speed testy. Jak wypada Realme? Realme nie jest jakiś
najszybszy, jest szybki, wszystko to działa rozsądnie i w miarę fajnie i responsywnie, chociaż no, znajdą się szybsze troszeczkę smartfony, minimalnie, ale no wiecie, to jest kwestia czasami softu, który właśnie no, tutaj w Realme troszkę z RAM-em bym ponarzekał, nie jest idealnie jak na 8 GB plus te rozszerzenia, chociaż mam wrażenie, że ta opcja rozszerzenia tej pamięci RAM w ramach RAM-u z pamięci wewnętrznej, no tak jakoś dziwnie to działa, zresztą mnie nie działa. Ale no, może jakieś po prostu badania i testy kiedyś dokładnie zrobię na jakimś smartfonie i wam to pokażę. Ale no tutaj troszkę właśnie w przypadku w szczególności gier, ale to pewnie tryb gier ma to do siebie strasznie, wszystko jest wybijane z tej pamięci, więc jest czyszczona strasznie. W przypadku aplikacji jest trochę lepiej, ale no mogło być lepiej. No nie ma, w moich speed testach te wszystkie apki nie zawsze przy 8 dniach się działy w tym ramie. No cóż, z roku na rok Android zjada tego RAMu coraz więcej, więc no 12 pewnie by było idealnie. Jeżeli chodzi o granie, kwestie gier, nie mam problemów, bez zarzutów, wszystko działa tak jak być powinno, szybko, bezproblemowo. Jakiś tam przycień prawie że nie ma, więc jest w miarę dobrze. Film oczywiście z grami macie, myślę, że warto tam sobie zobaczyć. Kolejna kwestia, ładowanie i bateria. No jest szybko, jest ten super dart, więc no można naprawdę przyładować i to, jeżeli dobrze pamiętam, 65W, więc no dokładnie tak to wygląda, więc ładowanie jest naprawdę szybkie. Wpinacie to, no i te procenty baterii lecą niemiłosiernie szybko. Ile na tej baterii jesteście w stanie wyciągnąć? No wiadomo, kwestia przyciśnięcia tego smartfona. Można i wyciągnąć tam ponad 5 godzin nawet na ekranie, a można i zejść nawet i krócej, więc koło dnia, dzień i trochę, dwa raczej moim zdaniem nie jesteście w stanie osiągnąć, chyba że w ogóle nie używacie tego smartfona i po prostu no leży bez odpalania ekranu, no wtedy może i by dało się trochę więcej na tym smartfonie osiągnąć. Następna kwestia, jak to zwykle, aparaty. No i tu fotograficznie, jak na tą półkę cenową, ja nie mam zastrzeżeń zbytnio wielkich. Standardowe zdjęcia, jeżeli chodzi o normalne warunki oświetleniowe, czyli powiedzmy mówiąc krótko, dobre lub w miarę dobre, wychodzą naprawdę bardzo ładnie moim zdaniem. Plastyka, kolory, bardziej takie naturalne, nie jest tutaj jakieś przesadzenie w niektórych barwach, no może trochę czerwień moim zdaniem, czasami wychodzi trochę taka zbytnio czerwona i ciepła, ale ogólnie moim zdaniem jest fajnie fotograficznie, nie ma się czego wstydzić tak naprawdę ten smartfon. Zdjęcia no bardziej takie moim zdaniem bliskie naturalnym niż przesadzonym algorytmom, więc to według mnie się ceni, bo ja wolę mieć to co widzę, a nie to co chciałbym zobaczyć. Pod tym względem, no tutaj Realme naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o szeroki kąt zdjęcia, no może troszkę odstają. Wydaje mi się, że są minimalnie ciemniejsze od tych w standardowym i w zoomie. W standardowym zoomie kolorystyka moim zdaniem jest zachowana taka, jaka być powinna. Znaczy się, wszystkie w miarę są aparaty stonowane, jeżeli chodzi o, jeżeli robicie zdjęcie i nie ma jakby większych różnic Między aparatami, chociaż wydaje mi się, że właśnie bardziej ciepłe są zdjęcia z szerokiego kątu, a później w kolejnych troszkę bardziej zimne i one wychodzą, ale no w miarę to się wszystko jakoś tam łapie, więc no jest w miarę dobrze. Kwestia zdjęć przy gorszych jakichś warunkach oświetleniowych, powiem wam, że nawet przy tym już większym zoomie te pikselowanie i wyostrzanie sztuczne nie jest jakieś takie bardzo wielkie. Nie ma jakichś takich efektów, gdzie czasami możecie zobaczyć co się dzieje, czyli na zasadzie, że już jest kurczę efekt jakbyście malowali akwarelami, jak zobaczycie na to zdjęcie, że już tam grubo sobie szaleje algorytmika, no ale czasami trochę tego jest, no więc wiadomo. Jak zwykle w smartfonie lepsze warunki oświetleniowe jest lepiej, gorsze warunki jest gorzej, oczywista oczywistość, no ale no, nocne są aparaty, które robią zdjęcia w tej nawet półce cenowej, trochę lepsze zdjęcia w nocy, no ale cóż, no tutaj jest tak, powiedziałbym, że w miarę mówiąc krótko. Okej, na uwagę jeszcze oczywiście zasługuje etui, które tutaj jest. Jest to naprawdę fajnie wszystko zgrane i dobrane, można je oczywiście używać. Fajnie, że też jest zachowana ta stylistyka tych pasów, po jego założeniu oczywiście. No tracimy te piękne plecki, które moim zdaniem naprawdę są bardzo ładne. Nic dodać, nic ująć moim zdaniem. Czekajcie, mi to założył. Tyle razy zdejmowałem, zakładałem. No, ale jeszcze odnośnie samego etui. Ładnie tutaj wszystko chroni nam aparaty. W sumie nawet też ładnie wyglądają. Przyciski troszkę twardziej chodzą.
trzeba to przyznać, odnośnie miejsc na wszystkie wycięcia jest jak najbardziej dobrze. No więc cóż, jak oceniam ogólnie ten Realme? Powiem wam, że no z wyglądu jest dla mnie 10 na 10. Z samego działania bym powiedział takie 8,5. Z aparatów powiedziałbym, że też gdzieś mniej więcej koło 8, więc no dobra w sumie opcja. Jeżeli dorwiecie go dobrze cenowo teraz w ogóle po wyjściu Neo 2, więc na pewno będą jakieś promki. Myślę, że bez problemu można brać każdy przysłowiowy zjadacz chleba, Kowalski czy też kaszy. Będzie na pewno z tego smartfonu zadowolony. Jest wszystko, co być powinno. Jeszcze w ogóle właśnie tematy biometrii, no jak dla mnie, co tu więcej powiedzieć. Moja gęba jest w połowę za kamerą, jest petarda. Kwestia czytnika, gdzieście jakim kawałkiem palca go dotknęcie, żeby to nie było, że łapie z tego. Dobra, no tutaj jest w miarę celnie. Przeważnie odblokowuje. Bądź też prawie zawsze kwestia wprawy. No, takie turbo szybkie dotknięcie, wiadomo. Trzeba sekundę, to może pół sekundy przytrzymać. Ale jest dobrze. Dobra, no ogólnie tyle. Tyle. Ja jestem zadowolony z Realme GT Master Edition. Nic dodać, nic ująć. Cała playlista o nim jest. Możecie sobie zobaczyć inne kwestie, które jak zwykle poruszam. Sugeruję zobaczyć. Tam macie porównania z innymi smartfonami. Film odnośnie zdjęć. Jak gry wypadają. Benchmarki. Jest wszystko. Jest dobrze. Tyle. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.